Spośród 5 franciszkańskich placówek misyjnych w Kenii, pierwszą była misja w Ruiri, gdzie franciszkanie z Polski zapoczątkowali pracę misyjną w roku 1984. Kolejne misje to 2 placówki w Nairobi, jedna w Limuru i najnowsza w miejscowości Subukia. Subukia leży w diecezji Nakuru, w wielkim rowie tektonicznym, dokładnie na równiku, gdzie stykają się 2 połowy świata, półkula północna z południową. Miejsce to ma szczególny charakter. Zostało bowiem wybrane na Narodowe Sanktuarium Maryjne Kenii, malowniczego kraju leżącego w Afryce Środkowo-Wschodniej. Wyboru dokonali biskupi kenijscy za sugestią zmarłego w opinii świętości Michała kardynała Otungi. Kardynał Otunga zaproponował też nazwę Wioska Maryi Matki Bożej. W roku 1984 wielu okolicznych ludzi twierdziło, że widzą Maryję. Chociaż Kościół nigdy nie potwierdził oficjalnie tych objawień, pomogły one chrześcijanom na nowo odkryć, jak ważna jest obecność Matki Bożej w ich życiu. A miejsce to nabrało wyjątkowego znaczenia dla pielgrzymów, którzy licznie przybywają, by wielbić Boga i proszą Maryję o opiekę nad nimi. W roku 1988 Wioska Maryi Matki Bożej została oficjalnie ogłoszona Narodowym Sanktuarium Maryjnym Kenii. Rok później życzliwy sąsiad ofiarował 20 hektarów ziemi na nowe miejsce sanktuarium, ponieważ dotychczasowa działka ziemi należąca do parafii okazała się zbyt mała. Na tym nowym miejscu w dniu 9 maja 1991 roku została odprawiona pierwsza msza święta w podziękowaniu za hojność ofiarodawcy. Ważną datą okazał się dzień 8 grudnia 1991 roku, czyli uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W wigilię tej uroczystości pracownicy, oczyszczając teren wzgórza z gęstwiny krzaków, natrafili na wilgotną plamę na powierzchni. Po wybraniu kilku łopat ziemi z tego miejsca wytrysnęło źródełko czystej wody. Od tamtego czasu woda ta płynie nieustannie. Ludzie przyjęli to jako wyraźny znak z nieba, zwłaszcza że w tamtym czasie panowała straszna susza. Nieprzyjemny incydent wydarzył się nocą 19 kwietnia 1998 roku, kiedy fanatyk z turbanem na głowie zbezcześcił i podpalił kapliczkę z figurą Matki Bożej oraz ołtarz z wiatą. Figura Maryi przywieziona z Irlandii została kompletnie roztrzaskana, a jej uszkodzoną głowę odnaleziono w krzakach. Po tym wydarzeniu ówczesny administrator sanktuarium, ojciec Jan Jones, zamówił nową figurę wyrzeźbioną z drzewa jakarandowego z ogrodu nuncjusza papieskiego w Nairobi. Figura ta wyrzeźbiona przez miejscowego artystę została poświęcona w Subuki w dniu 9 grudnia 2000 roku. Maryja w swych licznych znanych objawieniach prosi o modlitwę różańcową w intencji o pokój na świecie. Salam Maria. Umiedziane ma, łana i nawe. Umiebarikiła kuliko anawakie oczy. Wnet okazało się, że Wioska Maryi w Subukki zaczęła odgrywać wielką pozytywną rolę w zjednoczeniu zwaśnionych i prowadzących bratobójczą wojnę plemion kenijskich, gromadząc je w jedną rodzinę, której matką jest niepokalana dziewica. Sakrament pojednania i msze święte są sprawowane w sanktuarium dla pielgrzymów przybywających z całego kraju i podejmujących post i modlitwę o pokój w Kenii.
Przybywają tu jak dzieci do matki, od której uczą się miłości i międzyplemiennej tolerancji. Gdy ojciec Jan musiał na stałe powrócić do Irlandii, biskupi kenijscy poszukiwali zakonu odpowiedniego dla rozwoju sanktuarium maryjnego. Wybór padł na franciszkanów, którzy przed 20 laty zostali zaszczepieni na ziemi kenijskiej przez misjonarzy z Polski. Oficjalnie franciszkanie objęli posługiwanie i administrację w tym sanktuarium w październiku 2006 roku. Przeciętnemu Polakowi sanktuarium maryjne kojarzy się z naszą Jasną Górą, dobrze zorganizowaną i omodloną, gdzie od wieków mieszka w swej ikonie Królowa Polski. Kiedy przed kilku laty franciszkanie obejmowali Narodowe Sanktuarium Maryjne w Kenii, nie było tam nawet prądu elektrycznego, studni z wodą, ani odpowiedniego miejsca do zamieszkania. Do dziś nie ma utwardzonej drogi, którą mogłyby tam dojechać autokary z pielgrzymami, zwłaszcza w porze deszczowej. Z pomocą boską i ludzką udało się już doprowadzić prąd elektryczny, wybudować klasztor, wywiercić studnię sfinansowaną przez jednego Polaka, który chciał pozostać anonimowym ofiarodawcą, zrobić schody na górę ze źródełkiem. Pielgrzymi przybywający do Subuki udają się najpierw do kaplicy z figurą Matki Bożej, korzystają z sakramentu pojednania, po czym odprawiając stację Drogi Krzyżowej, wspinają się na górę do kapliczki zbudowanej na źródełku, a następnie uczestniczą we mszy świętej obok źródełka. Września 2010 roku w obecności pielgrzymów z różnych diecezji, którzy przybyli ze swymi kapłanami, rozpoczęto budowę świątyni. Uroczystości przewodniczył ojciec Tadeusz Brzozowski, przełożony franciszkańskiej misji, asyście ojca Denisa Guaro, dyrektora sanktuarium, ojca Kazimierza Szulca, miejscowego przełożonego i innych kapłanów. Ojciec Tadeusz podkreślił pilną konieczność budowy świątyni, gdyż pobożność maryjna wśród Kenijczyków gwałtownie wzrasta, czego przykładem są coraz liczniejsze pielgrzymki.
Projekt kościoła o 12-bocznej bryle z 12 gwiazdami i 12 kolumnami, oznaczającymi 12 apostołów, symbolizuje koronę Maryi. W dalszej perspektywie przewiduje się budowę domu pielgrzyma, domu rekolekcyjnego, klasztoru dla klauzurowych sióstr klarysek i sali konferencyjnej. Sługa Boży Jan Paweł Wielki, największy misjonarz naszych czasów, w encyklice misyjnej Redemptoris Missio, zapraszając do współpracy misyjnej, przypomina, że wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu Świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Posłuchajmy apelu o włączenie się w dzieło misyjne Kościoła przez pomoc w budowie tego sanktuarium, jaki kieruje do nas ojciec Tadeusz Brzozowski.